Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski wygrali drugi rajd nadwiślański. Ostra walka trwała do samego końca. Grzegorz Grzyb i Daniel Siatkowski nie chcieli za wszelką cenę oddać pola. Skończyło się na 14 sekundach straty, kiedy to na ostatnim odcinku Fiesta Grzyba na chwilę opuściła drogę. Chuchała pozostał liderem tabeli Mistrzostw Polski, wyprzedza Grzyba o 26 punktów. Trzecie miejsce zajęli Łukasz Chaba i Piotr Woś, awansowali w klasyfikacji mistrzostw na trzeci stopień podium. Nieco zadanie ułatwili im Maciej Rzeźnik i Przemek Mazur, którzy dachowali tuż przed metą odcinka numer 10. Tej próby nie ukończyli też Tomasz Kuchar i Daniel Dymurski. Peugeot odmówił współpracy. Swój najlepszy wynik w mistrzostwach powtórzyli Tomasz Kasperczyk i Damian Syty. Czwarte miejsce. Oczywiście Fiesta R5. Piąte miejsce dla Maćka Oleksowicza i Michała Kuśnierza, a wszystko to przez niedomagania Fiesty pierwszego dnia. W grupie N najlepsi okazali się Dominika Zbutfilas i Kamil Heller w Subaru. Szóste miejsce. Do rywalizacji po przygodach wrócili Sebastian Frycz i Tomasz Spurek. Na pocieszenie szóste miejsce w klasyfikacji drugiego dnia. Jan Chmielewski i Jakub Gerber wygrali klasyfikację aut napędzanych na jedną oś, a także zajęli ósme miejsce. Ostatnia runda mistrzostw w połowie października na Dolnym Śląsku. Tam poznamy mistrzów Polski. Zwycięzców rajdu do Kuchały Rozwadowskiego 45,7.